Religie i ich przedstawiciele to dla jednych drogowskaz i wyznacznik tego, jak należy żyć, a dla innych są to po prostu dochodowe biznesy. I oczywiście można się spierać w tej kwestii, to już sprawa indywidualna. Natomiast nie da się ukryć, że najwyżsi patriarchowie niektórych religii żyją w luksusie. Najbliższym nam, Europejczykom, przykładem jest Watykan. Najmniejsze na świecie miasto-państwo o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 km² i liczbie ludności wynoszącej niecałe 900 osób cieszy się całkiem dobrymi dochodami. Dochody te pochodzą oczywiście od wiernych, którzy wpłacają je w postaci danin. Watykan nie ujawnia jednak majątku, jakim dysponuje, a w oficjalnych oświadczeniach informuje nawet, jakoby miał deficyt i potrzebował jeszcze więcej funduszy. Na 2022 rok wpływy zostały ustalone na 770 milionów euro, a wydatki na 803 miliony. Oznacza to deficyt w wysokości 33 milionów euro. Jaka jest historia finansowej potęgi Watykanu? W 1928 roku Watykan był w opłakanym stanie. Zabytkowych budynków odpadały gzymsy, kolekcja bezcennych dzieł sztuki była zagrożona przez panoszące się robactwo, a pracownicy rzymskiej kurii, mówiąc kolokwialnie, klepali biedę. Raport przedstawiony papieżowi Piusowi XI dotyczący finansów nie pozostawiał złudzeń. Watykan nie miał pieniędzy, wciąż jednak miał na całym świecie ogromne wpływy. Aby zrozumieć, jak Watykan powrócił do finansowej formy, trzeba cofnąć się do lat 20., kiedy to do władzy we Włoszech doszedł Benito Mussolini. Początkowo wykazywał się polityką antykatolicką, jednak z czasem zaczął się z Kościołem dobrze dogadywać. Najpierw przywrócił nauczanie religii w szkołach, potem zezwolił na wieszanie krzyży w urzędach państwowych. Zmiany symboliczne, jednak znaczące. Później jednak do gry weszła nieco większa stawka. Obie strony miały wyraźne interesy. Kościół – odzyskanie finansowej płynności. Mussolini natomiast – uzyskanie legitymizacji władzy wśród ludności, której 98% stanowili katolicy. Negocjacje zakończyły się podpisaniem w 1929 roku traktatów laterańskich, których skutkiem było m.in. powstanie państwa watykańskiego w kształcie, w którym znamy go do dzisiaj. W ramach umowy, obok takich szczegółów jak zakaz publikacji protestanckich Biblii czy wyłączenie kapłanów spod jurysdykcji sądowej, rząd dofinansował Kościół łączną kwotą 1,5 miliarda dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze stawki. Ponadto Kościół w całych Włoszech został zwolniony z podatków. Po II wojnie światowej rząd Mussoliniego oczywiście upadł, za to traktat laterański pozostał w mocy, co świadczy o sile instytucji Kościoła katolickiego. Poziom potęgi Kościoła katolickiego. Wielu publicystów stawia tę instytucję obok globalnych korporacji, takich jak Apple, Google czy Facebook. Kapitałem w tym przypadku nie są tylko dochody i nieruchomości, ale przede wszystkim wpływ na ludzi, który umiejętnie wykorzystany można łatwo spieniężyć. Obecnie katolicy stanowią niemal 18% ludności świata i jest ich ponad 1,3 miliarda. Dla porównania specjalizujący się w temacie Apple analityk Neil Sebert ocenia, że globalna baza użytkowników iPhone'a przekroczyła poziom 1 miliarda. Wynika z tego, że iPhone'a używa mniej więcej co 8 osoba na świecie. Kościół katolicki ma zatem więcej użytkowników niż amerykański gigant technologiczny. Podniosą się pewnie głosy, że nie można porównywać religii do korporacji. Są to instytucje o zupełnie innym charakterze. Jednak z punktu widzenia ekonomii, zasady funkcjonowania jednego i drugiego są całkiem podobne. Zarówno Kościół katolicki, jak i Apple czy dowolna inna firma ma za zadanie maksymalizować liczbę swoich klientów, użytkowników czy wiernych. Wierni przecież dotują działalność Kościoła, jeżdżą na pielgrzymki do świętych miejsc, czy wysyłają fizyczne dary, a nawet przepisują na Kościół swoje prywatne nieruchomości. Im więcej wiernych, tym większy potencjalny i realny majątek Kościoła. Pytanie tylko, ile tak naprawdę majątku posiada Kościół katolicki? Parę lat temu na to pytanie próbowali odpowiedzieć włoscy dziennikarze.
zapytali o nieruchomości, jakie kościół posiada w Rzymie. Udało im się ustalić, że do kościoła i podległych mu instytucji należy w Rzymie aż 24 tysiące różnych nieruchomości. W wyniku traktatów laterańskich przez wiele lat wszelka działalność prowadzona w nieruchomościach o przeznaczeniu religijnym była zwolniona od podatków, nawet gdy rzeczywista działalność była czysto komercyjna. We Włoszech dochodziło zatem do dość osobliwych form optymalizacji podatkowej. Jeśli przykładowo w budynku należącym do kościoła funkcjonowała restauracja, to wyposażano ją w kaplicę, dzięki czemu zyskiwała status miejsca kultu, a zatem mogła być zwolniona z podatku. Podobnie postępowano w przypadku hoteli, bowiem pielgrzymi muszą mieć co zjeść i gdzie się wyspać. Kościół w Rzymie i w okolicach posiada 10 tysięcy łóżek hotelowych, z których roczny dochód wynosi nawet 700 milionów euro. Nieruchomości to podstawa potęgi ekonomicznej kościoła. Jest ich tak dużo, że są praktycznie niepoliczalne. Na świecie jest ponad 200 tysięcy parafii i praktycznie każda ma jakąś własność. Głowa kościoła katolickiego jest prawdopodobnie największym na świecie posiadaczem nieruchomości. Kościół katolicki w Polsce. Wokół finansów kościoła w Polsce narosło mnóstwo legend. Szacunki wskazują na to, że polski kościół dysponuje rocznie nawet 17 miliardami złotych. Na tę kwotę składają się 2-3 miliardy złotych to przychód z tacy. 3-4 miliardy złotych to opłaty za pogrzeby, śluby i inne usługi. Około 3 miliardy złotych to dochody z rent, najmu i dzierżawy nieruchomości. 3 do 5 miliardów złotych to pozycja różne dochody. Kościół prowadzi wszechstronną działalność gospodarczą. Ponad 2 miliardy złotych dokłada budżet państwa. Poza ogromnymi przepływami finansowymi, Kościół jest również potęgą pod względem wpływu na społeczeństwo. Oficjalne dane za rok 2021 mówią, że katolików w Polsce jest ponad 32 miliony, co daje około 85% społeczeństwa. To ogromna ilość. Nawet jeżeli część z nich nie chodzi do kościoła, to i tak pozostają oni w nurcie państwa katolickiego. A Kościół katolicki, podobnie jak social media, walczy o naszą uwagę. Im więcej uwagi ludzi przykuwa, tym łatwiej i sprawniej może wypełniać swoją misję. Posiadanie takiej ilości wiernych w swoich szeregach można porównać do posiadania 30 milionów subskrybentów na YouTubie, co w polskich warunkach jest praktycznie niemożliwe. Stanowiłoby to bezwzględną dominację na rynku medialnym. Podsumowanie odcinka. Nie da się dokładnie oszacować, jakim majątkiem dysponuje Kościół katolicki, ani nawet sam Watykan. Dane z 1965 roku mówią, że samo miasto Watykan mogło być warte nawet 10 miliardów dolarów. Bogactwo tej instytucji to jednak nie tylko nieruchomości czy pieniądze, ale przede wszystkim dostęp do ludzi, do tego, co ludzie myślą oraz czują, a także kreowanie ludzkiego światopoglądu. Żyjemy bowiem w erze informacji. Współcześnie to właśnie informacja jest najcenniejszym kapitałem na rynku. Można powiedzieć, że korporacje XXI wieku nie odkryły niczego nowego, wprowadzając subskrypcje i ankietując swoich użytkowników, a także śledząc ich aktywność. Kościół katolicki już dawno działał w ten sposób, różnica tkwiła tylko w formie. Nie zapomnij, że na niewiem.pl dostępna jest nowa zakładka dla miłośników czytania. Jeśli chcesz spędzić z moim głosem nieco więcej czasu niż podczas krótkiego odcinka na YouTube, to wpadnij na naszą stronę i zgarnij dla siebie blisko 5-godzinnego audiobooka lub e-booka długości blisko 50 odcinków Anatomię porażki, czyli jak radzić sobie w życiu z przegranymi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.